Szczęść Boże, Klaudiusz Pobudzin. Zapraszam na Polski Punkt Widzenia. Dzisiaj witamy w studiu księdza Wacława Pokrzywnickiego. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Tu jest ksiądz w dzień kapłański i świeckie osoby. Mateusz Cielecki, szczęść Boże. I Ania Woźniak, szczęść Boże. Dzisiaj Wielki Czwartek, dzień kapłański. Aniu, kto to jest ksiądz? Ksiądz? Myślę, że ksiądz to jest nam w naszym życiu niezbędna osoba. No, to jest taki brat Jezusa, tak bym go nazwała. A Mateusz, a ty? Dla mnie przede wszystkim ksiądz jest takim przodownikiem duchowym, takim wzorem do naśladowania, jak ja też mogę postępować w stosunku do Boga, tak? Taki wzór po prostu, wzorzec. Że księdza duża odpowiedzialność na kapłanie spoczywa, jak słychać. Taki przyjaciel młodych ludzi. Zdecydowanie. Na pewno. Kiedy ksiądz pomyślał pierwszy raz, że może zostać księdzem? To taka zagadka, którą do końca próbuję odczytać. Ale chyba sprawka kobiet. Tak bym powiedział. Mówią, że kogo Pan Bóg kocha, temu daje krzyż, a kogo nie kocha, temu żonę. Dla mnie akurat ta droga taka najbardziej maryjna. I dzisiaj widzę, że najpierw to mama, na samym początku chyba tego wszystkiego jest, kiedy mnie ofiarowała. Najbardziej to było widać, kiedy uległem wypadkowi. Potrącił mnie motor, leżałem już nieprzytomny, nie mogłem odzyskać świadomości. Niewiele z tego pamiętam, dopiero później rodzice mi opowiedzieli i wtedy mama właśnie pojechała do Lichenia i tam oddała mnie. Mówi, mam czwórkę dzieci, tego najstarszego, pierworodnego oddaję Tobie, Matko Boża Licheńska. I później w tym miejscu składałem swoje, biskup nałożył na mnie ręce. To jest taki wymowny i też piękny dzień, bo mama mogła być na tej uroczystości, opowiedziała mi o tym wszystkim. I piękna tęcza była wtedy. Także kobiety bardzo dużo, widocznie Pan Bóg może przed innymi kobietami, innym kobietom oszczędził kogoś takiego, dlatego widział taką drogę też dla mnie, że tak jak prawda matka widzi, że zawsze najsłabsze dziecko czy chore, no musi być najbliżej, tak ja na tej drodze. I wtedy był to dzień, pamiętam, kiedy pierwsze taki w ogóle zachłyśnięcie się takim, czy taki dar Ducha Świętego, to było, byłem w 8 klasie i to był, nie wiem co tknęło mnie, że poszedłem zapisać się na ministranta. I wtedy właśnie w październiku był wybór Jana Pawła II. Pierwszy raz jakoś płakałem z powodów duchowych, się wszyscy cieszyliśmy, odmawiałem różaniec z ministrantami, razem ksiądz proboszcz ogłosił, że właśnie został. I to też taka łaska. Ona stale mi towarzyszyła, ta osoba Jana Pawła II w moim kapłaństwie i towarzyszy do dzisiaj. Mateusz, ty też jesteś ministrantem? Tak, lektorem. No i jak to się rozpoczęło u ciebie? Znaczy, w ogóle u mnie wszyscy w rodzinie, byliśmy blisko parafii i też tak naprawdę wszyscy mężczyźni byli ministrantami, lektorami. Mój tata służył przy ołtarzu, mój dziadek, też mój wujek jest nadal lektorem. No i po prostu zawsze to była taka ambicja, żeby stać z nimi przy tym ołtarzu i służyć. No i tak jak byłem w podstawówce, to po prostu jak się okazało, że mogę zostać ministrantem, to nawet się nie wahałem, tylko od razu poszedłem na zbiórki. No i już trwam w ministranturze od 10 lat w sumie. Czy ktoś w twojej rodzinie jest kapłanem? To był ministrantem? Czy... Nie. Tylko ministranci ewentualnie. Ty myślałeś o tym? To takie intymne pytanie jest, ale... Myślę nad tym. Chyba babcia najbardziej się modli Mateusza, ale mówię tak, bo moja babcia też modliła się i chyba tak często jest w rodzinach, że zawsze ktoś wymodli ten dar. Pan Bóg, prawda, taką łaskę dla rodziny, bo to jest dar dla całej rodziny. Ania śpiewa w chórze. W chórze, tak. No to jest posługa też bardzo piękna. Niełatwa. Ty myślałaś, szukasz w sobie jakiegoś powołania? Co prawda dzisiaj dzień kapłański, kobiety nie mogą być księżmi, ale mogą wstępować do zakonów, habitowych, bezhabitowych. To znaczy myślę, że zakon to nie. Ja bardziej takie powołanie jako lekarz, jeśli by się udało. No i potem to taka myśl mi przechodzi przez głowę na temat misji. Mam takiego wspaniałego wujka, misjonarza. I on właśnie tak opowiadał i w końcu stało mi to w głowie, już tak siedzi rok. No i zobaczymy, jak to będzie dalej.
No wszystko jeszcze przed tobą, to znaczy ja cię nie namawiam, bo to są intymne sprawy. Była taka siostra kiedyś u nas na programie, która najpierw została mistrzynią świata w karate, a potem wstąpiła do zakonu. A ja mam takie pytanie do księdza. Która posługa z kapłańskich jest najtrudniejsza? Teraz tak patrzę, najwięcej zawsze mnie przełożeni wysyłają do dzieci, bo tak uważają, że akurat do tego mam charyzmat. Chociaż dla mnie to nie jest prosta rzecz, bo prawda, zniżyć się do poziomu dziecka, być jak dziecko, to jest też takie wyzwanie ewangeliczne. Jeśli nie staniecie się jak dziećmi, nie wejdziecie do Królestwa Bożego, więc to stawanie z dziećmi to jest takie, no, dużo wymaga pokory. No i miłości. Ale dzieci zawsze rozbrajają. Nawet jak idę smutny na mszę świętą, to wystarczy jeden uśmiech dziecka albo jakiś taki po prostu gest, że biegnie do mnie podać rękę przy przekazywaniu znaku pokoju i mnie rozbraja to dziecko. Od razu łagodnieje. Takie we mnie jakaś, prawda, napięcie, czyli wszystko jakby z balonu od razu uchodzi. A jeżeli chodzi o inne posługi, no myślę tu na przykład w tym okresie Wielkiego Postu, na przykład o spowiedzi. Zawsze się nad tym zastanawiałem, przecież ksiądz jakby, no, każdy kapłan, no, mówi głosem Chrystusa w konfesjonale i przyjmuje na siebie, no, wysłuchuje tych wszystkich grzechów, prawda? Zawsze podziwiam starszych kapłanów, oni mają taką dużą miłość do słuchania spowiedzi i dużo cierpliwości. Młodzi księża, ja to często uciekam, albo proboszcz jeszcze tak nas oszczędza, no bo mamy katechezy i inne, ale mam dużo spowiedzi w hospicjum. I zawsze jak jadę, to zawsze się modlę, żeby ta osoba chciała, prawda, się wyspowiadać, pojednać z Panem Bogiem. I widzę często, nieraz cała rodzina za tą osobę się modli. I ja tak po prostu staję, tak ostatnio miałem takiego naprzeciw siebie i tak patrzę na niego, on patrzy na mnie i mówi, ale ksiądz ma piękną twarz. A ja mówię, Pan także ma bardzo szlachetną twarz. A wie ksiądz, ja poproszę o spowiedź. I po wielu latach ta żona zaczęła łzy jej lecieć, że i syn religijny, i małżonka, i wszyscy, cała rodzina prosiła, tylko on jakby, no, jeden moment zaważył, nieraz, prawda, jakiś gest, uśmiech, taki prosty, i to widać łaska Pana Boga. Zawsze widzę w spowiedzi wielką łaskę Pana Boga. Jak przychodzi, to wiem, że go Pan Jezus przysłał, prawda, a ja tylko jestem narzędziem. I proszę, żebym był jak łagodny, jak baranek. Czy wiecie, dlaczego dzisiaj jest Dzień Kapłański, Mateusz? Tak, bo dzisiaj obchodzimy Wielki Czwartek, tak, jest to upamiętnienie ostatniej wieczerzy, kiedy to Chrystus ustanowił sakrament kapłaństwa i Eucharystii. Proszę księdza, 18 lat kapłaństwa, prawie, jak to jest w kapłaństwie? 7 lat... Chudych, 7 tłustych. Teraz są jakie? 7, 14, 21, czyli chude, można by powiedzieć. Ale... myślę, że Pan Bóg zawsze tak wszystko, prawda, trzeba w tych chudych też wytrwać i prosić pomimo swoich błędów i grzechów, że Bóg nigdy na nam światła nie gasi i to jest chyba takie najpewniejsze, że On stale towarzyszy. Ksiądz też jest człowiekiem, każdy kapłan, przychodzą momenty zniechęcenia. Jak sobie z tym radzić? Jak ksiądz sobie z tym radzi? Chyba najlepszym takim momentem to wtedy, no, często też człowiek się zamyka gdzieś jak samotność, ona też jest potrzebna. Jedna jest twórcza, kiedy prowadzi jakoś do spotkania, później chcemy odpocząć też od ludzi, ale prowadzi do spotkania z Bogiem w adoracji. A są takie samotności w życiu kapłana często, no, że się załamuje. Ja to mam takie, wezmę, prawda, dobrą książkę, bardzo lubię czytać książki, więc zawsze i to historyczne, i w ogóle powieści dobre. I to mi bardzo dużo pomaga. Przeczytam dobrą książkę, to zawsze mam kolejną wolę, żeby żyć lepiej. Dzisiaj przyniósł ksiądz tutaj do studia. Tak, przyniosłem taką książkę, która dla mnie jest takim wielkim darem. To jest Modlitwa w Getsemanii wciąż trwa. Ksiądz Tadeusz Styczeń, przyjaciel Ojca Świętego i arcybiskup Stanisław Dziwisz. I to jest takie niezwykłe świadectwo, bo to wydała... już dawno było napisane, tak? Tak, wydała księżna Liechtensteinu. Ale ona napisała pięknie, że lękam się każdego dalszego słowa. Dzięki Ci, Panie, że darujesz nam ludzi, którzy tak bardzo nam przybliżają Ciebie i głęboko Ciebie, Panie, kochają. I to jest taka książka, która mówi o tym, że jak nie pomagają słowa, to pomaga krew. I też takie próbuje autorzy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Jan Paweł II był takim zagadką dla wszystkich.
i właśnie on tą modlitwę w Getsemani, bo Chrystus tylko raz poprosił kapłanów, swoich uczniów, żeby z nim trwali. To była właśnie ta prośba o jedną godzinę, żeby czuwali. I oni wtedy nie sprostali temu. Także to jest ta właśnie nasza słabość. I wiemy, Jan Paweł II bardzo chciał tą godzinę dopełnić. I w nim jakby też wszyscy kapłani, no, mamy taką wolę, ale nasza słabość i nasz grzech nieraz, że zawodzimy Pana Jezusa. Ale On zawsze ze wszystkiego wyprowadza dobro.